Siemanko, z tej strony Oli Gameplay, a dzisiaj kolejny odcinek z Clash Royale. Więc tak, co możecie zobaczyć, to, że dawno nie wbijam do gry i mam właśnie dużo jakichś rzeczy do odebrania i tak dalej. Więc tak, zacznijmy od questa. Tutaj 5 earthquake'ów dostałem. Później jakieś w inboxie pewnie powiadomienia z kranu. Żeby grać Clan Warsy. Tutaj z News Royale też coś. W sklepie jakieś też rzeczy. Kart, które mam aktualnie, których aktualnie używam, nie mogę ulepszyć. Bo jakby jeszcze nie mam pieniążków do tego. Jeszcze potrzebuję 9000. No. W klanie, co ciekawego, Clan Warsy są jakieś. I no, tak to wygląda. Poczekajcie. No, był nowy sezon i mam 4502 pucharki, więc myślę, że możemy tutaj 2-3 bitwy zagrać. I mam nadzieję, że też wygrać, nie? Więc tak. Zacznijmy sobie tu. Żeby go zmylić chyba, nie? Na plan sobie dam Hoga i na lewo nagle dam te barbarzyńców. Czy on tu wyłoży karty jakieś tam słabe, czy no, albo dobre, albo on wcale nie gra, dobra. Myślę, że się poddał już na samym początku, jak zobaczył, że gra z 12 poziomem, ale po prostu mu się przypadkowo kliknął, za to już nie odpowiadam. Więc no trudno. Musi się pogodzić, że stracił tam 20 pucharków jakoś. Więc no. Easy win w, nie wiem, z 20 sekund. Więc myślę, że możemy jeszcze zagrać tutaj z 2 bitwy albo 3, żeby uzupełnić sobie kartę, żeby uzupełnić sobie trade token i skrzyneczkę, dobra, robimy opening. Dobra, nic ciekawego może być. Jeszcze 2000 monet. O, to jeszcze. Już mało brakuje. Gładz. O! Jest opening. Co będzie? Legendary chest. Uwaga. Aj, kurczę. Myślałem, że będzie ten Electro Wizard albo coś. Bo akurat mi właśnie Electro Wizarda brakuje. I Mega Knighta też. No, ale trudno. Mam trade tokena do epików. A to chyba sobie zostawię póki co, albo... Dobra. Jakieś tam randomowe karty tam. Może się ktoś wytraduje, a tymczasem zaczynamy drugą już wojnę. Zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod filmem. Bo jak już wspominałem, na 10 tysięcy specjal. Ale najpierw musicie wbić te subskrypcje, więc to najpierw od was zależy, czy chcecie specjal na kody Passive Card, czy nie. Więc no, tutaj go obiłem trochę. Muszę go powstrzymać, żeby mi zadał jak najmniej obrażeń, ponieważ ja go chcę zniszczyć. Znaczy on mnie też, ale ja tutaj chcę wygrać. I kurczę, nie mam się tutaj czym obronić. Dobra, to już mu pozwolę. Bo nie mam innej opcji chyba. No, a to wychodzi. I teraz patrzcie, o. I teraz tak to zrobiłem, nie? Więc tutaj... Nie wiem co jest. Kurczę. Słabo coś. Już tamtą wojnę wygrałem, to może też wygram, ale wątpię, bo już widzicie co się dzieje. Wybuchnie ta bomba? No trudno. Tutaj mam zapa, także zapem go jeszcze mogę tą wieżę tutaj zniszczyć. A tak to co? Obronić to już będzie ciężko, ponieważ ten balon tam jest.
jak balona rzuci, to wiadomo, że rozwali wieżę, także chyba już lecę na drugą stronę, nie? Żeby tutaj go z lewej obić, a po prostu z prawej go już zapem zostawić. Żeby go zapem już, wiecie o co chodzi. To właśnie nie wiem, jak to zrobić, nie? Bo nie wiem, czym obronić. O, właśnie tak mogę, no. No ciężko trochę. Nie powiem. Kurde. No, chyba będzie przegrane, bo tak coś zbytnio nie wyszło, nie? Chociaż może. Ale nie, już raczej to już widzę jako przegrane. Po prostu tak mnie obił. Już ciężko będzie coś z tym zrobić chyba. Chociaż, poczekajcie. Chociaż w ostatniej chwili. Jest! Więc no. Tak to wygląda. Zapraszam do ekranu Luxy. Oczywiście zapomniałem powiedzieć. Chyba, że jest pełne. Nie, jeszcze jedna osoba może wejść, także zapraszam was. Requestujemy od 400 tysięcy, od 4000 pucharków, przepraszam. Więc co, zagram jeszcze jedną bitwę. Ale coś trafiłem albo na dobrą godzinę, albo po prostu słabi przeciwnicy są. Nie wiem dlaczego tak, po prostu każdy chce grać, ci słabi wbijają po prostu te pucharki chyba, nie? Bo tak to nie widzę. Jakby dlaczego tak, dlaczego wygrywam, nie? No ale dobra. Założę się, że da coś, no właśnie, takie wkurzającego bardzo. Można było to przewidzieć. Póki co ja mu więcej obiłem, ale wszystko się może jeszcze zmienić, nie? No. Mnie irytuje właśnie takie te wieże, ja zapomniałem jak to się nazywało, bo dawno nie grałem. Ale właśnie te budynki z tymi spitsami i tak dalej. To mnie właśnie wkurza. A nie no, muszę mu najpierw obić tą wieżę, czy jakoś się obronić i będzie dobrze. Kurde. Uda się. On pewnie też coś postawi zaraz, bo już to wyczuwam. A jednak nie. Jednak będzie good game za chwilę. Byle to minutę wytrzymać i będzie good game. Chociaż myślę, że Hoga na lewą stronę muszę postawić. Żeby tam się bronił i tam wytrącał te eliksiry swoje. No dokładnie. No bo inaczej on mnie nie zrobi, nie? Jak tutaj będzie miał wytrącane te wszystkie eliksiry, to już nie ma jak mnie tutaj zniszczyć. Chociaż tutaj z tą peką widzę atakuje. No, ciekawa taktyka, chociaż nie wiem, czy skuteczna. Obawiam się, że nie. Ponieważ jak możecie zauważyć, bardzo mało obrażeń mi zadał. I na tym się chyba skończy gra. Także trzy gry pod rząd wygrane. Ja tam się bardzo cieszę. No i on już nic nie zrobi. Więc tak to wygląda. Jeszcze raz zapraszam do kanału Luxia. Zostawiajcie łapki w górę po więcej takich odcinków. I napiszcie w komentarzu, z czego byście chcieli po prostu kolejny film. Z jakiej gry, bo już nie mam pomysłów. Jak już wspomniałem we wcześniejszym odcinku z operatora numeru 112, to
Nie no, po prostu nie wiem, z czego jakby tutaj nagrać, nie? Więc tutaj bym prosił was o jakieś rady. No i co? Jeszcze pokażę wam ekran. Liderem jest Yahoo. 5,5 tysiąca pucharków. Więc tak to tutaj wygląda. Zapraszam jeszcze raz do ekranu. Myślę, że wam się film spodobał. Trzy gry wygrane pod rząd. Więc no, do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!